Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj zabieramy się za rozpakowanie Zenfona 5, wreszcie. No trochę czasu musiało upłynąć od premiery do faktycznego rozpoczęcia testów tego urządzenia, ale zapraszam bardzo serdecznie. No i przechodzimy sobie do rozpakowania. Jak widzimy, pudełko, myślę, że takie dość klasyczne, jeżeli chodzi o Zenfony. Z tyłu mamy wyszczególnioną część specyfikacji, oczywiście Snapdragon 636 jest w tym przypadku. Mamy 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej, ekran 6,2 cala, to jest Full HD+, dokładna rozdzielczość to 1080x2246 pikseli, aparaty 8 megapikseli z przodu, z tyłu 12 i 8. No i tak na dobrą sprawę z tych najważniejszych rzeczy to zostało nam Adreno 509 oraz bateria 3300 mAh. Przejdźmy sobie do otwarcia samego pudełka. Jak widzimy, We Love Photo, to jest jakby ten hashtag, który był też w momencie, kiedy byliśmy na premierze. To może sobie odłożymy gdzieś tutaj. No i na froncie mamy We Love Photo. W ten sposób to się prezentuje. Otworzymy sobie tą część, żeby telefon nam nie wypadł. Telefon jest pod spodem, zaraz sobie do niego przejdziemy. W tym miejscu, no tutaj podejrzewam, papierologia. Zobaczmy, czy mamy coś jeszcze ekstra w zestawie. Tak, mamy. Mamy tutaj, dokładnie rzecz ujmując, silikonowy case. Wypowiadałem się na ich temat już wielokrotnie, ale przypomnę. Najtańsze, co może być, tak na dobrą sprawę, ale z drugiej strony najlepiej zabezpiecza, bo jest gumowe, specjalnie pochłania troszkę, jeżeli chodzi o wstrząsy i upadki przede wszystkim. No i widzimy również, jak jest umiejscowiony aparat, skaner odcisków palców, również pozostałe elementy, które się znajdują w samym telefonie. To oczywiście Wam pokażę za chwilę. Więc to sobie odkładamy, jeżeli chodzi o resztę. No to masa papierologii, jest kluczyk, więc wszystko to, co najważniejsze powinno być, jest. Sam telefon, zaraz do niego przejdziemy, to jest Midnight Blue, więc taka, bym powiedział, że jakaś, myślę, ciekawa wersja kolorystyczna, na pewno lepsza niż czarna, srebrna czy złota, bo te kolory są najbardziej popularne. No i w środku, jak możemy zauważyć, mamy tutaj zestaw, który nam wypada. Słuchawki są bardzo podstawowe. Wydaje mi się, tak samo jak poprzednio, to nie jest jakiś tam wielki szał, niestety. Więc to są gumki wymienne, więc można sobie oczywiście to dobrze dopasować. Mamy również kabel USB typu C, jakby inaczej. Więc okej, okay, on nie, no nie, wystarczająco chyba długi, może mógł być troszkę dłuższy, ale nieźle, nieźle, więc to również spoko. No i na samym końcu zostaje nam również tutaj adapter. Adapter, który jest taki, bym powiedział, w miarę taki, no, kompaktowy. Nie należy do jakichś super największych. Na wyjściu mamy 2 ampery. Ciekawe, że nie ma tu szybkiego ładowania. Zobaczymy, jak w praktyce to będzie wyglądało. Ok, uprzątnęliśmy cały bałagan. Jeżeli chodzi o przód, to możemy zauważyć, że Zenfone 5, We Love Photo, dwa aparaty podwójne, AI, czyli sztuczna inteligencja. Podsyłam Wam oczywiście ten materiał, który robiłem z premiery, tam więcej informacji będzie. Ultra Slim Bezels All Screen Display, oczywiście mamy notcha i tak na dobrą sprawę tyle. Odklejmy sobie to, co jest tutaj niezbędne. Telefon podejrzewam, że będzie się zaraz super, ultra, bardzo palcował. Z tyłu oczywiście mamy rozchodzący się krąg wokół skanera odcisków palców. Tu jest szkło na nim również, natomiast jest inna faktura, którą widać. Różni się ona od tego szkła. Aparaty delikatnie wystają i to widać, no może nie jakoś znacznie, ale jednak. Logo Asus, dioda doświetlająca, dwutonowa. Z tego, co widać, po prawej stronie dwa przyciski. Jeden do regulacji głośności, to jest dwuklik. Przycisk do zasilania. Po drugiej stronie mamy slot hybrydowy, to jest dual SIM, więc albo dwie karty nano SIM, albo nano SIM plus micro SD. Dolna krawędź, wejście na słuchawki 3,5 mm, więc bardzo spoko. Jest wejście do ładowania USB typu C, mikrofon, głośnik. Głośniki, z tego, co pamiętam, to mają być tutaj bardzo dobre, są stereo, z tego, co pamiętam. Natomiast drugi głośnik oczywiście znajduje się tutaj u góry. Górna krawędź to tylko przeszycie antenowe oraz mikrofon do redukcji szumów. My przechodzimy do konfiguracji, oczywiście zaproszę Was za chwilę, w momencie, kiedy skonfiguruję urządzenie. No i przechodzimy sobie do zabezpieczenia telefonu. Mam
konfigurowanie rozpoznawania twarzy, odcisku palca, PIN lub wzór. Więc zrobimy sobie najpierw rozpoznawanie twarzy, zarejestrować twarz. Ok, twarz i wzór. Nie dziękuję. Wzór robimy sobie taki. Ok. Żebyście tylko dobrze to widzieli. No jestem. Gotowe, ok. Natomiast pierwsza rzecz, o której muszę wam teraz tutaj powiedzieć, i myślę, że jest dość ciekawa, mianowicie oczywiście na dole mamy ramkę, jeżeli chodzi o Zenfona 5 i no nie wygląda to w wielu oczach bardzo fajnie, biorąc pod uwagę, że po prostu mamy tą brudkę taką, mówię oczywiście o tym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o te ramki, powiedzmy, zróbmy sobie jakieś białe tło, jeżeli chodzi o te ramki po lewej, po prawej stronie w przypadku iPhone'a, to tutaj Zenfone 5 wygląda troszkę lepiej, w sensie te rameczki po lewej, po prawej stronie i u góry obok notcha są mimo wszystko mniejsze. No szkoda, że na dole się pojawiła ta ramka, bo gdyby rzeczywiście ona była tak mała jak te po bokach i u góry oprócz notcha, to rzeczywiście by to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. Szkoda, że Zenfone 5 tak późno wchodzi. Oczywiście, jeżeli chodzi o system, powiem być tu Android 8. Zaraz sobie oczywiście to sprawdzimy, czy tak faktycznie jest. No. Tu. Coś tu jednak niezbyt chciało wejść. Android 8, poprawki z 1 kwietnia, więc jest całkiem nieźle. No wygląda to ładnie, muszę przyznać. Wykorzystanie notcha jest, bo powiadomienia są po lewej, po prawej stronie. Pasek powiadomień też troszeczkę inaczej wygląda. Tu widzę, że się konfiguruje jeszcze urządzenie. Może dlatego troszkę przylagowało. No dobra, sprawdzimy jak to działa. Oczywiście, jeżeli macie pytania, to zapraszam bardzo serdecznie. Może tylko odpalimy sobie jeszcze aparat dla pewności. Nie, dzięki. No i jak zawsze, i tutaj w tym drugim przypadku oczywiście jest szeroki kąt, więc no lepiej będzie to widać oczywiście w poziomie. Natomiast normalnie wygląda tak, a szeroki kąt wygląda tak. Więc no zobaczymy oczywiście, jak to sobie będzie radzić i jak będą te zdjęcia wyglądały. Dużo zagadek, jeżeli chodzi o Zenfona 5. No bardzo szkoda, że on tak późno wszedł, bo wszystkie telefony, które wyszły z notchem, tak na dobrą sprawę zostały pokazane po nim, już wyszły na rynku. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Palcuje się bardzo mocno. No ale wygląda bardzo, ale to bardzo ciekawie. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.